Gredek dostał skarpetę. Do roboty. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maciej, a to jest Gwiezdny Tygodnik. W programie przedstawimy dla was najważniejsze wiadomości z ostatniego tygodnia ze świata Star Wars. A dzisiaj w programie... Łotr pnie się w górę. The Last Jedi. Czyli wzmianka o tytule, inspiracje Briana Johnsona oraz oczywiście plotki. Telewizja idzie po rozum do głowy i mamy wreszcie powód, by móc ją oglądać. Oraz oczywiste rozwiązanie konkursu 5000. To i wiele więcej już za chwilę. Zapraszamy. Zaczynamy od kącika pochwał dla Łotra 1. Oczywiście dobity miliard na koncie oraz dwie nominacje do Oscara dla filmu to jednak za mało. W związku z tym Łotr poszedł o krok dalej, zarabiając kolejne 30 milionów dolarów, tym samym przebijając Mroczne Widmo. Czyli moje życzenie z zeszłego tygodnia się spełniło. Może zażyczę sobie samochód od StarWars.pl. No więc szybkie gratulacje dla Łotra, miejmy nadzieję, że film osiągnie jeszcze większy sukces. A jakie są wasze myśli na temat Łotra 1? Na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach. A skoro jesteśmy w temacie Łotra 1, oficjalnie została zapowiedziana książka związana z przeszłością Jyn Erso. Rebel Rising, bo taki będzie tytuł książki, skupiać się głównie będzie na relacjach Jyn Erso, Saw Gerrera. Więc dla każdego fana Łotra 1 to jest znakomita okazja, by poszerzyć sobie znajomość relacji tych dwóch postaci, które były ledwo liźnięte w Łotrze. Autorką książki jest Beth Revis. W związku z tym przypuszczać można, iż książka skierowana będzie do młodszego odbiorcy, ale to nie jest zaraz oznaka, żebyśmy my nie mogli jej przeczytać, prawda? Przyznajcie się, że któreś z was jeszcze niedawno czytało Mikołajka. Premiera powieści zaplanowana jest na 2 maja. Stało się. Otóż Brian Johnson, reżyser 8 epizodu, wreszcie wypuścił oficjalny tytuł. The Last Jedi, bo tak nazywać się będzie 8 część sagi Skywalkerów, przebija internet. W sieci można znaleźć już pierwsze teorie spiskowe związane z samym tytułem. Mnie najbardziej zaintrygowała jedna teoria, związana z samym odbiorem tego tytułu. Otóż może to być ostatni Jedi. Jak również mogą to być ostatni Jedi. I to nawet całkiem fajne, jak się patrzy i widzi się dookoła te wszystkie teorie i to wszystko związane z Gwiezdnymi Wojnami. To wszystko mnie tak naprawdę strasznie bawi, z jednego powodu. Wyobraźcie sobie, że tytuł ukazał się już parę dni temu, a już znajduje się jakaś tam część i jakaś tam ilość teorii spiskowych na temat tego filmu. Dlaczego mnie to bawi? Ze względu na to, że to będzie teraz taka ucieczka od teorii Snowka, bo wasza teoria o Snowku zsie, więc... No dobra, teraz sobie pogadajmy o ostatnim Jedi, albo o ostatnich Jedi. Ciekaw jestem, czy Disney przy okazji nie robi nas w jajo i któraś z teorii jest już prawdziwa, a po prostu nie chcą się zdradzić. No bo chyba wszyscy zostali już wymienieni. Chyba że... O mój Boże! Snoke to... A skoro jesteśmy w temacie The Last Jedi. Wspomniany już wcześniej reżyser 8 epizodu, czyli Brian Johnson, sypnął nam nieco swoimi inspiracjami do filmu, podrzucił trochę plotek oraz sypnął zdjęciem, które mi się osobiście bardzo nie podoba, bo moja teoria spiskowa poszła się walić. Osobiście miałem nadzieję na lekką renowację i na zmianę napisów na czerwone z żółtych, skoro na plakacie są czerwone napisy. Ale na zdjęciu ewidentnie widać, że na pewno nie będzie to kolor czerwony. Więc dzięki, Brian Johnson. Co jednak o wiele ciekawsze od zdjęcia, Brian Johnson pochwalił się swoimi inspiracjami, z których brał przykład do robienia filmu. Do ukazania dynamiki pomiędzy pilotami podczas walk myśliwców, reżyser inspirował się filmem Z Jasnego Nieba. Oczywiście, czym byłaby główna saga bez walk na miecze świetlne? Brian Johnson ostro podszedł do tematu i inspiracją do walk był film 3 wyciętych spod prawa samurajów. Reżyser wyznał także, że miał inspirację do wątku romantycznego, że zaczerpnął on trochę z filmu Złodziej w hotelu. Żebyście widzieli szum, jaki się rozwalił po internecie, jak usłyszeli wątek romantyczny. My musimy jednak czekać, zaopatrzyć się w cierpliwość i oby do 14 grudnia. Wow, telewizja wreszcie robi coś dobrego. Zanim zacznę, mam do was takie małe pytanko. Czy ktoś z was oglądających mnie oglądał kiedykolwiek Gwiezdne Wojny albo słyszał o Gwiezdnych Wojnach? Jeśli nie, to mam dla was świetną nowinę. Otóż telewizja TVN postanowiła wypuścić wszystkie 6 części sagi. Hehe, bardzo śmieszne, bo teraz jest jeszcze 7. Poczynając od Mrocznego Widma, kończąc na Powrocie Jedi. Oczywiście zapominając o...
intencje się liczą, prawda? Emisja sagi rozpocznie się już w niedzielę 12 lutego, rozpoczynając od Mrocznego Widma. Kolejne epizody oglądać będzie można w każdą następną niedzielę tygodnia. Cóż, jeśli nie widziałaś, nie widziałeś, to może pora zobaczyć. Ale jeśli widziałeś, widziałaś, to zobacz jeszcze raz. Bo Gwiezdnych Wojen nigdy nie jest za wiele. O, akurat bijąc dzwony w kościele, miałem mówić o Carrie Fisher. Otóż 25 marca odbędzie się publiczne pożegnanie aktorki grającej księżniczkę Leję, czyli Carrie Fisher. W sumie sam jestem ciekaw, jak będzie to wyglądać, gdyż na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Mam jednak ogromną nadzieję, że rodzina, twórcy, Disney, fani, wszyscy zbiorą się i godnie pożegnają niesamowitą postać świata filmu, świata Gwiezdnych Wojen i miejmy nadzieję, że będzie nas tam jak najwięcej. Wyszła również plotka, że podczas 89. rozdania Oscarów sam Harrison Ford ma zaśpiewać dla Carrie Fisher. Na razie nie dostaliśmy potwierdzonej informacji od samego aktora, ale sama idea wydaje się całkiem miła. I teraz ten piękny, historyczny moment mojego życia, gdy mogę powiedzieć, kto wygrał konkurs 5000. W sumie jeszcze nigdy tego nie robiłem, więc mam taką lekką tremę. No więc zwycięzcą pierwszego YouTube'owego konkursu od portalu StarWars.pl zostaje Błażej Krzemiński. No więc Błażeju, gratulujemy ci wszyscy bardzo serdecznie. Tak, możesz wstać, uśmiechnąć się, pośmiać, zaśmiać, krzyczeć, skakać, co tam, cokolwiek wolisz, co ty teraz robisz. W najkrótszym czasie włodarze StarWars.pl odezwą się do ciebie i wyślą ci twoją upragnioną, wyczekiwaną nagrodę. Gratuluję bardzo serdecznie. A was, drodzy widzowie, zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach, bo zawsze coś się znajdzie. Może następnym razem to ty wygrasz. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. Was zapraszamy do komentowania, podnoszenia łapek w górę, subskrybowania, polecania znajomym, a my się ulatniamy i czekamy na następne wiadomości. No więc ja jestem Maciej Szerszeń, a to był Gwiezdny Tygodnik. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i niech moc będzie z wami. Pyk! Co, jeszcze tu jesteś? Jak jesteś, to zasubskrybuj. Taki czerwony guziczek tam na dole. Przyda się nam. A ty będziesz oglądać filmy i w ogóle, i będzie fajnie. I nie wiem, może nas polubisz przy okazji? Zapraszamy. No dobra, chodź, możesz tańczyć.